Dlaczego kobiety nie gubią się w chaosie, a mężczyźni są chirurgami? Atawizmy to cała scheda, którą mamy z czasów pierwotnych. To, jak się zachowujemy, także wynika z tego, w jaki sposób rozwijaliśmy się, co mamy w genach a w związku z tym, niektóre nasze zachowania, a tak naprawdę to bardzo wiele, tworzyły się w czasach, kiedy były bardzo potrzebne. Dzisiaj niektóre z nich tak naprawdę już nie są potrzebne, ale ciągle determinują jak się zachowujemy. W obszarze zarządzania mówi się dosyć szeroko, że ekonomia chaosu, że ekonomia turbulencji, ilość zmian, które gołym okiem dostrzegamy i odczuwamy, przyspieszenie. Jakości zmian, tempa, ilość tych zmian powodują, że w naszych głowach zaakceptowane już jest pojęcie chaosu. I nawet ktoś, kto żyje na tyle długo jak ja, no to jest w stanie sobie zdać sprawę, jaka to jest różnica, co się działo 40 lat temu w naszej codzienności, a jaka zmienność jest teraz. I dlatego mówi się także, że wiek XXI to domena kobiet w zarządzaniu ponieważ kobiety zdecydowanie lepiej dają sobie radę w chaosie a mówiąc jeszcze inaczej dają sobie zdecydowanie lepiej radę w sytuacji kiedy mamy tak zwany multitasking czyli wielozadaniowość pytanie brzmi z czego to wynika i z czego wynika że mężczyźni w tym chaosie nie dają sobie tak rady jak kobiety no, ale padło hasło, dlaczego mężczyźni są chirurgami? W domyśle, a dlaczego jest tak mało kobiet chirurgów? Bo oczywiście są. Odpowiedzmy sobie na te dwa pytania. To wynika z natury. Kij ma dwa końce. Kobieta ma tak mózg zbudowany, iż pozwala jej na odczuwanie empatii. Na zupełnie innym poziomie niż mężczyźni. O wierze szerzej, głębiej. Kobieta ma dar na przykład do wyczytywania z twarzy i zachowania mężczyzny, że on coś ukrywa. Kobieta, dzięki tak zwanemu patrzeniu peryferyjnemu, w odróżnieniu do mężczyzn, którzy mają patrzenie tunelowe, zauważa wiele szczegółów. My, mężczyźni, doskonale to znamy. Pamięta wiele drobiazgów. Z kobietą, kiedy rozmawia się z większością kobiet, około 80% kobiet, dobrze jest zacząć od detalu i przejść do ogółu. Kiedy my, mężczyźni, wolimy raczej, 80% mężczyzn woli raczej zacząć od ogółu, spojrzenie z lutu ptaka, a później za, e, zawężenie do, do pewnych szczegółów. Ale kij ma dwa końce, i jeżeli kobieta ma tę siłę, którą my, której my, mężczyźni, nie mamy, Związaną z tym, że obie półkule, lewa i prawa kobiety, ten mózg współczesny, logiczny, połączone są miliardami neuronów, a tych miliardów jest o wiele więcej niż u mężczyzn? Poprzez to ich możliwość koncentracji jest zdecydowanie niższa niż u mężczyzn. Znowu podkreślam, dotyczy to około 80% kobiet. Chirurgia. To zawód, w którym koncentracja jest fundamentem. Chirurg, kiedy dokonuje, przeprowadza jakąś operację, musi absolutnie wyłączyć się ze wszystkiego. Ba, nawet emocje, które wynikają z tego dnia, a nie tylko detale, które go otaczają, muszą zostać odsunięte. I właśnie dlatego. Że mężczyzna został stworzony przez naturę do tego, aby polować, a żeby upolować to skoncentrować się, chirurgi czują się zdecydowanie lepiej. I dlatego w tytule nic szowinistycznego, po prostu stwierdzenie pewnego faktu. Faktu wynikającego z natury. W pierwotnych czasach facet szedł na polowanie. Dlaczego? Trzeba było upolować mamuta. Był silny, potrafił to robić. Kobieta. Zostawała, nazwijmy to, w dzisiejszym domu, w obozowisku. Tam zajmowała się sprawami. Jakimi? Ha, wieloma. Gotowaniem, zabezpieczaniem jedzenia na przyszłość. Dzisiaj mówimy to praniem, prasowaniem, ale wtedy też garbowaniem skór na przykład. Szyciem, łataniem, ubrań. Takie były czas, Ale oczywiście kobiety zajmowały się także dziećmi. Tego było wiele. Ich mózg, natura przystosowała tak, aby kobieta dawała sobie z tym radę. Dlatego kobieta ma tak zwane patrzenie na otoczenie peryferyjne. Widzi szeroko, zauważa wiele i jest przyzwyczajona do tej wielozadaniowości. Y y A teraz jest pytanie: ale dlaczego facet do tego nie jest przystosowany? Z bardzo prostej przyczyny, i ona wynika właśnie z tego, co było potrzebne kiedyś tam, żeby upolować mamuta. Wyobraźmy sobie, że ten gość idzie polować na mamuta, i patrząc na ślady, tropiąc jak nie mamuta, to inne zwierzę, zaczyna myśleć o wielu innych kwestiach. Zaczyna przyglądać się kwiatom, roślinom, jakie piękne jest niebo, zaczyna myśleć o relacji. Która w tym momencie została w domu, o tym, jak to fajnie, że to moje dzieciątko się rozwija, że mój syn już tak dużo potrafi, że moja córka pięknie śpiewa. Oczywiście ubieram um, w te słowa coś, co nazwę pewnym symbolicznym opisem jakiejś tam sytuacji. Gdyby tak facet robił, to nie byłby w stanie się skupić i skoncentrować na tym jednym pojedynczym zadaniu, które było kluczowe, ale które wymagało niezwykłej koncentracji. Jeżeli nie będziesz bardzo dokładny, precyzyjny w czasie polowania, nie upolujesz. Po drugiej stronie to zwierzę konkuruje w pewien sposób. Chroni się, ucieka. Nie chce tego, co ty chcesz osiągnąć jako ten, który poluje. Dlatego natura mężczyznę uzbroiła w tak zwane patrzenie tunelowe rozdzieliła dwie półkule logiczną i emocjonalną i tak zbudowała rozwinęła człowieka że kobieta ma połączone te półkule a facet rozdzielone dzięki temu on przede wszystkim myśli lewą logiczną półkulą aczkolwiek emocje mu się czasami włączają natomiast one nie buzują cały czas jest to po to zrobione, aby mógł się koncentrować, i tu jest odpowiedź na pytanie, z czego wynika, że mężczyźni są chirurgami, a kobiet chirurgów jest tak bardzo mało. Link, który widzisz na ekranie, to link, dzięki któremu zdobędziesz więcej informacji na ten temat, a ja wyjaśnię jeszcze kilka kwestii za chwileczkę. Natomiast pamiętaj, że te informacje pomogą Ci patrzeć na Twoją rzeczywistość jeszcze szerzej niż opisuje ten film. Ten link jest także w opisie. I jest to zupełnie bezpłatne. A ja wracam do naszego polowaciela. Wyobrażamy sobie, że on biegnie w kierunku gdzieś tam zwierząt, skradając się oczywiście i nagle się zatrzymuje, bo mu się jakieś stokrotki podobają. Kobieta w związku z tym potrafi akceptować niedokładność codzienności co do... Pojedynczego obszaru. Bo rozumie, czuje, wie, jakie to jest ważne, że trzeba zadbać o wszystko, a nie da się zadbać o wszystko perfekcyjnie. A facet miał zadbać perfekcyjnie o tę jedną kwestię. Dlatego, kiedy on wraca do domu i widzi różne niedokładności, a nie ma w sobie tej mądrości, żeby to rozumieć, jak to można powiedzieć kolokwialnie, wchrzania się w tematy, którymi zajmuje się kobieta, bardzo często wybuchają różnego rodzaju awantury. No, bo facet zauważa, że coś nie jest zrobione tak, jak powinno być. A ona wie, że to jest jej sukces, że zrobiła siedem kwestii, rzeczy, które są ważne. O każdą zadbała w ten sposób, że to życie idzie do przodu. Ale jest jeszcze jedna ciekawostka związana właśnie z patrzeniem tunelowym i peryferyjnym. Otóż, dlatego właśnie, kiedy facet idzie ulicą, a po drugiej stronie ulicy idzie kobieta. I wyobraźmy sobie, że ten facet jeszcze pod ramię trzyma swoją kobietę. Yy, yy, idą sobie razem. Nie ma takiej możliwości, żeby ten facet, zauważywszy, że kobieta jest po drugiej stronie, nie obrócił głowy. Nawet delikatnie. Dlaczego? Bo ma patrzenie tunelowe. Sfokusowane. Jest to tak silne, że nie uniknie tego. No i teraz jego partnerka może czuć się niekomfortowo, bo widzi, że on patrzy. Ale gdyby tego nie zrobił, to by wyglądał mniej więcej tak. I ona by spojrzała na niego i mówiła: Ty, co się wydurniasz? A ty byś powiedział: Nie, no nic, nic nie, no tak sobie tutaj głowę. My. Ale ona już by wiedziała. Aha. W związku z tym mamy przerąbane. Czy zrobimy tak, czy zrobimy tak? Obecność innej kobiety wzbudzi w naszej partnerce hmm, jakiś rodzaj emocji. I z tym też musimy żyć. Żart? Humor? Troszkę tak. Podwaliną jednak tego zachowania jest to, że my, mężczyźni, podlegamy pewnym mechanizmom. Także atawistycznym, pochodzącym z przeszłości. Kobiety także. No bo jeżeli zadałbym pytanie, czy słyszałeś kiedyś, żeby facet na przyjęciu? Siedzą przy stole. Zwrócił się do drugiego gościa, też faceta, i powiedział: Idziesz do toalety? Hmm, chyba żeśmy czegoś takiego nie słyszeli. A dla kobiet jest to naturalne, bo kiedyś, dawno, dawno temu jak kobiety szły do toalety, czyli do lasu szły grupą dlaczego? Aby być bezpiecznymi. Facet brał jakąś broń, szedł sam, a nie w grupie. Czy to atawizm? Jak najbardziej. Chcemy poznać jeszcze jeden? Dlaczego facet, kiedy siada przed telewizorem, siedzi i siedzi i siedzi? I wchodzi jego żona, w pewnym momencie, lub partnerka, i widzi, że on przysypia. I ona mówi: Co robisz? A on mówi: Oglądam, oglądam. On mówi: Jak oglądasz, przysypiesz? Nie, nie, oglądam, oglądam. On się dobrze czuje przed telewizorem, bo to jest jak dawniej ognisko. On tam się resetuje. On tam dopełnia. Cyklu dnia i dlatego przed tym telewizorem siedzi. Hmm, ja nie mówię, czy to dobrze, czy źle. Oczywiście ta kobieta może powiedzieć, to idziemy spać, a on wtedy może odpowiedzieć, to idźcie. Hmm, humorystycznie. Ale wiem o tym, że jest jeszcze jeden aspekt. Facet lubi mieć kontrolę, dlatego lubi mieć pilota w ręku. Tak mówią kobiety. Kto naprawdę ma kontrolę, pozostawiam waszym ocenom. Póki co. Zdawajmy sobie sprawę z tego, że atawizmy wśród nas istnieją. Starajmy się je rozumieć. Krzysztof Cerniecki, Quest Change Managers.